Cześć, Mateusz Okuła, Natalia Schmidt ze mną. Młodzik, pełni nadziei na dobry odbiór filmu, ale też może i nadzieje polskiego kina, tak? Dzisiaj wasz wielki debiut w filmie Brooklyn Zoo. I czy się stresujecie, chciałam spytać? Właśnie, trochę stresuję tą rozmowę. Myślę, że już mamy ten stres troszeczkę za sobą. Tak, właśnie mieliśmy wcześniej spotkanie w Rzeszowie. Tam był ten pierwszy stres. I teraz już jest okej. Już jest okej? Już jest okej. Mateusz? No po obejrzeniu filmu dzisiaj, drugi raz, w naszym przypadku, no to przeszliśmy przez tą karuzelę po prostu emocji i teraz już takie oczyszczenie nastało, jak to Krzysztof miał w zamyśle, żeby się pojawiło po obejrzeniu. Także też ten stres, myślę, już sobie poszedł gdzieś. Znaczy ja uważam, że to jest troszeczkę coś innego, bo jeżeli właśnie rozmawiamy już o obejrzeniu filmu, to no tak, to prawda, dzisiaj obejrzałam go drugi raz i powiem szczerze, że no miałam ciarki, tak samo jak za pierwszym razem, no także to nie chodzi o stres, nie stresowałam się filmem kompletnie, bardziej szczerze powiem, że wywiadami, takimi rzeczami, opiniami ludzi, to na pewno, ale jeżeli chodzi o sam film, no to są... No to jest po prostu piękne. No. Opiniami się nie stresuj, bo nie masz na nie żadnego wpływu. Oczywiście, więc że tak. To chyba musimy sobie powiedzieć. Ale ja słyszę tutaj dużo takich różnych, dobrych i takich też krytycznych opinii. Ale chciałam się spytać, czy wy macie takie poczucie, że to jest film dla ludzi w waszym wieku? Czy to jest też film dla ludzi, powiedzmy, w moim wieku albo i starszych, którzy mogą sobie przypomnieć, jak to było, kiedy się pierwszy raz zakochali? No bo powiedzmy sobie szczerze, to jest chyba o tym film, tak? Jak najbardziej właśnie ten film trafia w takie rzeczy u każdego z nas, także każdy może coś znaleźć dla siebie i ludzie w naszym wieku mogą zobaczyć, z czym rówieśnicy na przykład ich się zmierzają, albo ktoś dorosły, tak jak pokolenie Krzysztofa, albo właśnie jego znajomych też mają ten powrót do wspomnień. No a starsi ludzie to w ogóle już to samo, ale chyba razy tysiąc. Uważam, że młodzi ludzie, to jest bardzo, bardzo dobry przekaz dla młodych ludzi, żeby walczyć o tą miłość, naprawdę, że warto. No właśnie, w materiałach promocyjnych mówi się o Brooklyn Zoo, że to są współcześni Romeo i Julia. Czy w ogóle ta szekspirowska opowieść o Romeo i Julii, oprócz tego, że w szkole jest chyba już obowiązkową lekturą, chociaż jak ja chodziłam, jeszcze to była tylko dodatkową. Czy to jest coś, co was porusza? Czy to jest tylko taki symbol? A generalnie chodzi o walkę o miłość, tak? Bo o tym też byli Romeo. Uważam, że przede wszystkim o tą walkę właśnie. No, największą siłą w tym naszym filmie jest miłość, która jest w stanie tam uzdrowić wszystkich. No właśnie, bo jeśli mogę zdradzić, bo mam nadzieję, że nie zdradzam za bardzo treści i zakończenia, film niedługo w kinach będzie teraz po festiwalu. Ta miłość uzdrawia nie tylko, znaczy można powiedzieć, że wstecz działa również uzdrawiająco na poprzednie pokolenia, tak? Czy tak, tak rozmawialiście o tym? Taki był cel tego filmu, że tak jakby uzdrawia się jakaś cała linia w rodzinach jednej i drugiej. Niezałatwione sprawy stają się załatwionymi w pewnym sensie. Tak. I dzieje się to jakoś magicznie? Czy to dla was jest... Czy tam jest jakaś magia, coś takiego nieuchwytnego w tym filmie? Tak, pełno wątków magicznych, baśniowych, interpretacji i porównań do symboliki, symbolów i właśnie takich rzeczy. Chociaż współczesna psychologia mówi, że to wcale nie taka magia, że to wszystko w DNA, być może zostanie to udowodnione, że to wszystko się przekazuje w genach, tak? Nawet to, kogo kochamy, czy błędy, czy lęki, czy uczucia po prostu. Jeżeli chodzi o magię, to ja polecam wszystkim porozmawiać z moją babcią. Bo ona jest naprawdę z prawdziwego zdarzenia wróżką. Powiedz coś więcej o babci. Jak ona imię? Danuta. Danuta? Danuta, tak. I babcia się zajmuje tym zawodowo, czy prywatnie zupełnie? Powiedziałabym, że prywatnie zawodowo. Okay. To jest troszeczkę pomieszanie, pomieszane. Na przykład są takie sytuacje, że wiem, ja mieszkam z babcią. Ona czasami w środku nocy wstaje i słyszę, jak rozkłada karty. I już wiem, że miała swój sen, że coś się wydarzy.
No, powiem szczerze, że bardzo wiele osób nawet za granicę do niej przyjeżdżają, ponieważ jej wróżby się sprawdzają. To nie jest tak, że po prostu sobie tak mówimy. Czyli to jest po prostu twoja realność, twoja. Oczywiście, że tak. To nie jest wymyślone. Tak, oczywiście, że tak. Każdy, kto wystąpił w tym filmie, przedstawiał swoje naturalne środowisko. Tak jak Natalka swoją kulturę romską i rodzinę, tak jak ja środowisko deskorolkowe i swoich przyjaciół z deskorolki i wszyscy, którzy wystąpili w naszym filmie grając rolę skate'a, są prawdziwymi skate'ami. Więc całe środowisko, które pokazaliśmy, też było autentyczne. I wszystko, co się pojawia tam, jest autentyczne, bo są autentyczne osoby. Ja nie wiem w ogóle, jak to się stało. To jest naprawdę jakaś magia, że Krzysiek znalazł mnie, dziewczynę, która tańczy na co dzień w zespole, babcię, która naprawdę wróży i prawdziwego skate'a. To jest niesamowite. Ale czy babcia filmowa to jest twoja babcia? Tak. O to właśnie chodzi. O Jezu, słuchajcie. Naprawdę, ta magia się dzieje naprawdę. Tak, ale tego nie wiedziałem, że przyjeżdżają za granicę. Tak, to prawda. Jan Frycz jest naprawdę twoim dziadkiem? Tak. Okej, to jest... Żartuję. Nie. Ale chciałam powiedzieć, że wątki relacji z babcią i z dziadkiem to było coś, co mnie najbardziej uwiodło w tym filmie w sumie, bo to rzadko, wydaje mi się, jest to pokazywane w kinie, jak ważna jest to relacja i czasem paradoksalnie właśnie wnukom bliżej jest do dziadków i do babć niż do rodziców. Z rodzicami się kłócimy, często nie zgadzamy, a tu czasem się okazuje, że jesteśmy swoim odbiciem, kopią po prostu swojego dziadka czy swojej babci. Czy wy też macie tak osobiście takie może doświadczenia? Wszystko w genach przechodzi. Tak? Ja mam z babcią. No, oczywiście, że masz. Jeszcze babcia gra w filmie. Cudownie zresztą gra. Ojej, to nie spodziewałam się, że aż tak głęboko zajdziemy. I bohaterem waszego filmu jest też Wrocław. Czy macie jakieś osobiste relacje z tym miastem? Teraz na szczęście Wrocław uniknął fali powodziowej. Całe szczęście, bo moglibyśmy tu rozmawiać o innych okolicznościach, ale to też jest miasto, w którym się dzieją dziwne rzeczy. Często się wykolejają tramwaje, z tego co słyszałam. Ale może jest jeszcze jakaś inna magia, o której nie wiem. Jakie są wasze doświadczenia? Może ty się wypowiesz, bo... No tak, mieszkam we Wrocławiu od 9 lat. Wygląda moje życie we Wrocławiu tak, że po prostu od zawsze jeżdżę w nim na desce. Przepraszam. Czyli nie korzystasz z tramwajów? Korzystam. Też korzystam z samochodu od niedawna. Okay. Także. Gratuluję. Deskorolka, tramwaje i samochód. Ale my korzystamy z tej jako skejci z przestrzeni, tak, z ulicy, z miasta i wykorzystujemy ją po swojemu. Także każdy dobry skate wszędzie, gdzie jest, czy we Wrocławiu, czy w innym mieście, ma jakieś takie właśnie połączenie ze swoim miastem i korzysta z niego w inny sposób niż zwykły zjadacz chleba. Ja mogę powiedzieć tyle, że właśnie zdjęcia mieliśmy we Wrocławiu. Ja się po prostu zakochałam w tym mieście, a w nocy starówka, naprawdę. Na pewno będę tam wracać. Super. Cieszę się. Chciałam wam zadać jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że jesteście w ogóle tuż po wielkim spotkaniu z tak, widzami. Tak, właśnie obejrzeliśmy film. Od razu po nim zeszliśmy na konferencję, chyba można to nazwać. Teraz przyszliście na spotkanie do nas? Z widzami i od razu tutaj, także... I boję się, że po prostu, że zadam te same pytania. Już was nie pytam, jak dostaliście się na plan, bo trochę już powiedzieliście. Ty powiedziałaś, że po prostu Krzysztof Skonieczny cię znalazł. Tak, tylko w skrócie. Tak w wielkim skrócie. Tak? Słyszałam, że pytał twoją ciocię, tak? O to, czy mogłaby polecić jakąś dziewczynę. Znaczy, no tam było więcej osób pomiędzy tym wszystkim. No ale to tak w wielkim moją skrócie. Ciocię. Okay, dobrze. Tak, moją ciocię. A ty po prostu zostałeś znaleziony przez Krzysztofa, bo wygrałeś właśnie. Zostałeś mistrzem. Nie dlatego, tylko dlatego, że sam był skejtem, wiedział gdzie szukać. Okay. A to też, czy to się... Jakbym nie wygrał, może bym je spotkał gdzie indziej i może... No tak miało być. Oczywiście, że tak. Nic innego nie można powiedzieć po obejrzeniu tego filmu. Skoro mówisz o tych dwóch światach, które reprezentujecie, szczerze, ani o jednym, ani drugim nie wiem za dużo. Co chcielibyście powiedzieć tym filmem i co waszym zdaniem on mówi właśnie ciekawego o tych dwóch światach? Skejtów i Romów współczesnych, czy nawet Romek współczesnych? To jest bardzo ciekawe pytanie. W filmie to jest troszeczkę inaczej pokazane. Nie chcę za bardzo spoilerować też. Są pokazane starsze lata,
kiedyś było inaczej. Tak w skrócie będę mówiła, nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. No oczywiście to wszystko się zmienia, wszystko idzie do przodu. Nie ma już tego, co zobaczycie w filmie. Na szczęście. I co jest najważniejsze, pokazane jest w filmie właśnie w tym świecie romskim szacunek. Myślę, że wiele ludzi, tak nawet obiektywnie do tego podchodząc, wiele ludzi może się uczyć od Romów właśnie tego szacunku dla osób starszych, tego słuchania się starszyzny i to są piękne rzeczy. No. A skejci, co mają nam do powiedzenia? Jeszcze raz chciałbym pytanie. Co fajnego, ten film mówi o środowisku skejtów, co ty chciałbyś, żeby ludzie się... myślałem o środowisku skejtów i... A, jeśli coś wiem, bo ja kompletnie nie wiem, być co mogę powiedzieć o środowisku? Tak, czego nie wiedzieliśmy i co ten film na przykład mówi, albo co ty byś chciał powiedzieć? No pokazuje na przykład to nasze środowisko od naszej strony, od wewnątrz. Tak jak fajnie zostało pokazane to, chyba mogę to zdradzić, że nie ma tam telefonów, nie ma social mediów i po prostu my swoim... byciem ze sobą mamy więzi i wspólną zajawkę, wspólny cel i też to tak wygląda. No, deskorolka jest z jednej strony każdy skate jest indywidualistą, a z drugiej strony trzymamy się w grupie i robimy to samo. Więc no, pokazuje na pewno te fajne rzeczy ten film, to nasze środowisko i no i myślę, że też może zachęcić różne młode osoby do jazdy, spróbowania jazdy na desce. Myślę, że może zachęcić. W filmie też nie chcę za dużo zdradzać. Jest wiele takich scen, powiedziałabym, mrożących krew w żyłach. To nie jest taka usłana różami droga waszych bohaterów. I chciałam się spytać, jakie jest wasze zdanie na temat... Dużo się mówi o tym, że młodzi też bardzo się sprzeciwiają. Was jako reprezentantów młodego pokolenia tutaj pytam. Właśnie nietolerancji, nienawiści, hejtowi. Czy uważacie, że to w Polsce jest bardzo silne? Czy nie jest tak źle czasem, jak przedstawiają to media? I na przykład w waszym środowisku macie poczucie większej akceptacji właśnie, o wiele większej w waszym środowisku i że film pokazuje, że te środowiska bardzo często się ze sobą tak jakby ścierają, jest tam walka dosłowna. Czy tak jest w dzisiejszym świecie? Jakie macie spostrzeżenia na temat tego, co się dzieje w waszym pokoleniu? Na pewno kiedyś było to bardziej wzmożone, te zgrzyty. I właśnie ten film może to pokazywać, bo też pokazuje to, jest to trochę współczesna historia, ale też są wątki brane sprzed lat. Także... Także... Ja uważam, że w przypadku Romów to też jest bardzo ciekawy temat, ponieważ myślę, że od zawsze się... Zawsze był ten hejt, zawsze była ta nienawiść jakaś właśnie do tej mniejszości, ale na szczęście z biegiem czasu to się wszystko zmienia. Tak? Tak. No po prostu idzie wszystko do przodu. Bardzo mnie to cieszy. Zresztą wspominam też serial Infamia na Netflixie, nie wiem czy widziałaś. Widziałam. To też jest świetne, że tak duża streamingowa platforma taki też wątek poruszyła, to znaczy, że coś się rzeczywiście może zmienia. Tak, że ten temat jest wysuwany do przodu, że tak powiem. Tak, i że ta miłość jest nie tylko pomiędzy dwójką bohaterów, ale może pomiędzy nami wszystkimi mogłaby być też w przyszłości. Wierzycie w to? Że to może być, że ta magia się może zdarzyć? Oczywiście, że tak. No dobra, dziękuję wam za to. Dziękujemy.